Marek Chroń z Helskiej Fundacji Sapere Aude. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Założyciel, prezes, człowiek orkiestra w fundacji. Rozmawiać będziemy o takim świątecznym projekcie, w którym stara się pan wraz z innymi, którzy z panem współpracują, uszczęśliwić najmłodszych. Powiedzmy i zdradźmy, dlaczego w studio dzisiaj zjawił się pan w czapce Mikołaja, chociaż jako rekwizyt, a nie w przebranie tymczasowe. Skąd ten temat Mikołaja? Może dlatego rekwizyt, nie przebranie, bo jesteśmy w radio, dlatego... Widzowie, słuchacze nie mieliby możliwości zobaczyć. Ale skąd ta czapka? Rekwizytu. No oczywiście, bezpośrednio wiąże się z projektem, który za chwileczkę będzie finalizowany, czyli akcja I Ty Zostań Świętym Mikołajem. Akcja prowadzona dwutorowo, czyli skierowana do ludzi dorosłych, jak również dla dzieci, głównie dla dzieci. Chodzi o integrację środowisk, o zachęcenie społeczeństwa do jakiegoś wspólnego działania, no ale przede wszystkim do tego, żeby spełniać marzenia dzieci. W jaki sposób dorośli mogą się w ten projekt włączyć? Włączają co roku? Jest to bardzo proste. Wystarczy na adres fundacji, na mojego maila albo telefonicznie wyrazić akces chęci udziału w tej akcji. Wtedy ja oczywiście takiej osobie potem dostarczam list, rysunek list, bo to są najczęściej i rysunki, i listy jednocześnie. Dostarczam takie marzenie dziecka tej osobie dorosłej i następnie umawiamy się z rodzicem dziecka na dogodny dla niego termin i idziemy do dziecka, ja oczywiście wtedy w przebraniu Mikołaja, sponsor tej nagrody jako elf. Spotykamy się z dzieckiem, spędzamy miłe, staramy się zrobić dla tego dziecka przyjemność, żeby miało te miłe chwile spędzenia czasu z Mikołajem. No i oczywiście potem, no to może z racji nawet troszeczkę obowiązku, jakiegoś tego poczucia odpowiedzialności, staram się też, żeby te relacje potem fotograficzne były z tych akcji, żeby ci ludzie dorośli, którzy angażują się, oni z tego oczywiście przecież tytułu nic nie zyskują, ale chciałbym w ten sposób chociaż im móc podziękować. Czyli pokrótce, akcja polega na tym, że najmłodsi poprzez rodziców przygotowują listy albo rysunki, jeżeli nie potrafią pisać. Pan znajduje darczyńcę i te prezenty są przekazywane. W skrócie to tak wygląda. Kto może się zgłaszać, jeżeli chodzi o tych najmłodszych? Czy to musi być ktoś potrzebujący, dzieci potrzebujących rodzin? Jak to wygląda? Nie. Ja chciałbym, unikam takich sytuacji, że tutaj dzieci w jakiś sposób stygmatyzuje na biedne czy bogate. Dzieci wszystkie są takie same. To, że pochodzą z takich czy innych rodzin, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Każde dziecko ma swoje marzenia, bez względu na to, skąd pochodzi i jaki ma status materialny. Dlatego listy mogą pisać wszystkie dzieci i tylu, ilu mam, udaje mi się znaleźć sponsorów, tyle dzieci obdarowujemy. A czy sponsorzy chętnie się zgłaszają? Jak to wygląda? Czy więcej jest listów czy sponsorów? Oczywiście listów zawsze będzie więcej, ponieważ ja niestety nie mam dostępu do mediów tak swobodnego, by móc tą akcję nagłosić, by do każdego dotrzeć dorosłego. Jak to nie? No dzisiaj, tak wyjątkowo dzisiaj i tutaj w ostatnim tygodniu też miałem okazję wypowiedzieć się w innej stacji. Natomiast moja promocja polega tylko i wyłącznie na plakatowaniu, informowaniu na mojej stronie i na profilu, na fanpage'u, na Facebooku fundacji. Czy Helska Fundacja oznacza i w ramach jej to działanie oznacza, że tylko ograniczamy się do Helu? Nie, właśnie to na stronie fundacji dosyć szeroko, myślę, czy dosadnie o tym napisałem, też na fanpage'u na Facebooku, że jeżeli znajdą się osoby, które są z powiatu puckiego, no bo ja jestem też ograniczony mobilnie, tak, czy obszarowo, jeżeli znajdą się osoby z powiatu puckiego, to ja też bardzo chętnie znajdę takie dziecko i przebiorę się w Mikołaja, wsiądę w samochód i przyjadę, żeby spełnić kolejne marzenie. Także tutaj nie ograniczam. Tak jak w samym projekcie głównym, czyli Sapere Aude, miej odwagę być mądrym, nie ograniczam tego, jeśli chodzi o obszary działania, tak samo tutaj. Jakie marzenia najczęściej są spełniane? O czym mówimy? Naprawdę to są bardzo różne marzenia, aczkolwiek zdarzają się może nie wyjątkowe, ale takie bardzo ekspresyjne, bo marzenia
Często to są zabawki, tutaj dotyczy to oczywiście tych najmłodszych. Czasami są marzenia, oczywiście no marzenia to wygórowane czasami też. Żądanie, określmy to, czyli Xboxy, czy... No nawet nie potrafię określić teraz tych nazw urządzeń tak, najnowszych, ja elektronicznych. Też się na tym nie znam. To są bardzo takie wyszukane rzeczy, ale zdarzają się i to coraz częściej życzenia pokoju na świecie. W poprzedniej edycji miałem życzenie do jednej z pań posłanek, by sprawiła, by w Sejmie zapanował spokój. I miałem na przykład teraz w jednym z listów obecnie, które nadeszły, jest prośba dziecka o prezent dla swojej siostry. Nie dzieciak, tak. nie chce prezentu dla siebie, tylko prosi o prezent dla swojej siostry. To jest bardzo takie szlachetne i no powiem czasami, że jak czytam te listy i te prośby od Mikołaja, to bardziej skupiam się na tym tekście obok tej prośby o konkretny prezent i czasami nawet się łezka w oku pojawia, czytając życzenia dzieci. A skąd w pana głowie zrodził się taki pomysł, aby przebierać się za Mikołaja, rozdawać prezenty, przekazywać od sponsorów? Nie ma pan w swoim gronie takich odbiorców, że trzeba było uszczęśliwiać ludzi dookoła? Ja społecznie działam zawsze. Sformalizowałem to w formie fundacji 3 lata temu. Natomiast to ta akcja i ty zostań świętym Mikołajem to nie jest jakaś pierwsza akcja, bo wcześniej robiłem Drzewko Szczęścia. 8 lat już robię Eko Sylwestra. Mniejsze projekty, ale bardziej edukacyjne niż takie społeczne. Także tutaj to nie jest może brak odbiorców w moim bezpośrednim otoczeniu, ale potrzeba zmiany czegoś dookoła, bo tak jak Drzewko Szczęścia, Eko Sylwester, to są akcje, które mają spajać społeczeństwo lokalne. Mają przekazywać tą taką potrzebę partycypacji społecznej, wspólnego działania i odpowiedzialności za swoje miejsce zamieszkania. To jest jeden z elementów, tak? Dbanie o nasze dzieci, to też jest jakaś forma współpracy między dorosłymi a dziećmi. Bo jednak uczymy w ten sposób, w jakiś sposób empatii i tą dorosłą stronę i odbierania świata też tą młodszą. To mnie jeszcze ciekawi, jak ci młodzi reagują na wizytę gwiazdora. Spontanicznie i reakcje są rewelacyjne. Nie ukrywam, że wywołuje to ogromne wzruszenie, bo miałem taki właśnie... Zarówno u nich, także u pana pewnie. Tak, oczywiście. No u mnie to o swoich emocjach to mogę mówić bezpośrednio i jak najbardziej szczegółowo, ponieważ to moje emocje, je doskonale znam, ale z tego, co obserwowałem, dziecko na przykład, do którego przyszedłem, mniej było zainteresowane prezentem niż tym, żeby się we mnie wtulić, objąć ze szyję i nie chcąc mnie puścić. A taki bardzo wymowny przypadek miałem w jednej z rodzin, gdzie dziewczynka powiedziała w szkole, że do niej przyjdzie święty Mikołaj, była wyśmiewana. Wszyscy jej mówili, że nie ma świętego Mikołaja i to jest twój tata przebrany tylko za Mikołaja. No i przyszedł dzień, kiedy ten Mikołaj wszedł, mama, tata byli w domu, siedzieli na kanapie, a Mikołaj był obok, no czyli coś nie tak było. Więc dziewczynka potem to w szkole powtórzyła. I była zachwycona, szczęśliwa, że jednak jest ten święty Mikołaj, że to jest jednak prawda. Mogła później innym na zdjęciu pewnie pokazać. Ale oczywiście, to tak, prawda. Właśnie specjalnie nawet powiedziałem, jako ten święty Mikołaj, powiedziałem dziewczynce, żeby tata zrobił zdjęcie, żeby mogła w szkole koleżankom, kolegom pokazywać, że Mikołaj istnieje. A jak to jest z tą wiarą świętego Mikołaja? Czy w gwiazdora ci najmłodsi wierzą, czy to jest takie... Oni wiedzą, że to udawane czasami. No ta dziewczynka akurat wierzyła. Myślę, że młodsze dzieci tak wierzą w tą historię, wierzą w tą postać. Starsze dzieci może częściowo, ale no jednak na pewno mniej. Natomiast tutaj bardziej chyba zależy im na tym, żeby... No mieć to takie poczucie takiej wyjątkowości. Niezależnie od tego, czy się niezależnie od tego, czy się wierzy, czy nie wierzy, nawet jeżeli dziecko wie, że to akurat ja przyszedłem, bo też są dzieci, które mnie poznają, albo wiedzą, bo przecież też mają mass media i mogą sobie sprawdzić na stronach fundacji, czy na moim profilu, wiedzą, że to ja, no to mimo wszystko no cieszą się, bo to jest coś wyjątkowego, to jest coś dla nich.
Ja nie zapytałem o najważniejsze, czy można jeszcze listy prezentów zgłaszać i czy sponsorzy mogą się zgłaszać? W każdej chwili. To nie jest za późno. Nie, w każdej chwili do 31 grudnia mogą się zgłaszać sponsorzy. Do 1 grudnia chciałbym, żeby spłynęły listy dzieci. To się wiąże tylko z taką techniczną sprawą, bo ja po prostu potem te listy muszę przekazać. Ci Mikołajowie muszą te prezenty przygotować. I żeby zdążyć przed świętami, dlatego jest ten termin taki koniec tego miesiąca i początek przyszłego, no żebyśmy wszyscy wyrobili się wcześniej, żeby ten Mikołaj zdążył też do wszystkich dotrzeć. No właśnie, ale to chyba dochodzi też po świętach, skoro do końca grudnia można... Nie, przepraszam, nie do końca grudnia, do końca listopada dorośli. Tak. I do 1 grudnia dzieci. A to chyba pomyliliśmy datę, albo ja źle usłyszałem. W każdym razie, czyli do końca listopada sponsorzy. Tak. A Mikołaj kiedy dzieci odwiedza? Mikołaj odwiedza dzieci na zasadzie ustalenia tego terminu z rodzicami. Bo też nie chcę przecież... Wigilię też? Jeżeli będzie taka potrzeba, myślę, że jeżeli tylko będę w stanie, bo no jednak... To przepraszam, bo roboty teraz narobiłem. To znaczy nie, może nie w ten sposób. No Mikołaj też ma swoją rodzinę. Też są członkowie rodzin, z którymi widzi się raz w roku tylko i no, chciałby się też z nimi widzieć. Dlatego też ustalamy te daty z rodzicami, żeby i rodzicom to dogodny termin pasował i też, żeby Mikołaj na przykład w ciągu jednego dnia mógł odwiedzić kilkoro dzieci, bo technicznie byłoby to po prostu niemożliwe. No niestety już to nie te renifery. I nie ten śnieg. Nie ten śnieg. Dla tych, którzy nie słuchali nas od początku, powiedzmy jeszcze raz, gdzie szukać informacji w temacie pisania listów, sponsorowania prezentów. Wszystkie informacje na temat akcji, projektu i Ty zostań Świętym Mikołajem możemy znaleźć na stronie Helskiej Fundacji Sapere Aude, na fanpage'u na Facebooku Helskiej Fundacji, jak również na moim profilu na Facebooku. Pan Marek Chroń z Helskiej Fundacji Sapere Aude był razem z nami w studio. Gwiazdor tegoroczny. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.